Witam serdecznie, drodzy widzowie. Dzisiaj leciutkie piwko od Nepomucena. Nowość, jest to piwo o nazwie Sparrow Ultra Session Hazy IPA. Piwo to zawiera jedynie 3% alkoholu, także bardzo fajnie, że mamy takie niskoalkoholowe piwo na rynku, ponieważ takich piw brakuje po prostu. Także no cóż, zaczynamy, przechodzimy do tego piwa. Co mamy na etykietce? Mamy takiego wróbla, który macha skrzydłami. Bardzo fajnie jest to wszystko rozmyte. Świetnie to wygląda. Jakie mamy parametry? Ekstrakt 9,9, alkohol 3%, hop rate 16,5. Składniki: woda, słód jęczmienny pilzneński, słód pszeniczny, płatki owsiane, płatki pszenne, chmiele Mozaik, Citra Equanot, Amarillo, czyli na bogato, drożdże Dunstar Windsor z własnej propagacji. Także otwieramy puszkę, nie przedłużamy i zobaczymy, jak to piwo browarowi Nepomucen wyszło. Przelewamy do szkiełka. Tyle, myślę, wystarczy. Piana mało obfita, głównie drobna i średnio pęcherzykowa, gdzie niegdzie duże oczka. Piwo mętne, barwa bardzo jasne złoto, wręcz taka słomka. Także patrzymy, jak to piwo pachnie. No, bardzo fajna nafta. Grejpfrut. Nafta z grejpfrutem, bym powiedział, na równym poziomie. Fajnie się przeplatają. Sporo słodkich owoców tropikalnych. Trochę cytrusów, białe owoce też są. Ale pojawia się taka nuta leciutkiej cebulki, za którą ja osobiście nie bardzo przepadam, jeżeli chodzi o piwa, także to może na mały minus. Jeżeli chodzi o intensywność tych aromatów, powiedziałbym, że jest taka na poziomie średnim. Także generalnie fajny, przyjemny aromat, no może oprócz tej minimalnej cebulki, także Wasze zdrowie. No, nafta fest, grejpfrut jest. A tutaj już takie słodko-kwaśne tropiki, białe owoce, a troszeczkę cytrusów też w typie pomarańczy, mandarynki, gdzieś tutaj wyczuwam. I nadal pojawia się taka lekka cebulka, bym powiedział. Tak, taka lekka cebulka, która mi tutaj troszkę przeszkadza. Powiem tak, mogłoby być bardziej wyraźne to piwo. Goryczka jest niska, nawet bardzo niska. Generalnie soczyste, owocowe, pijalne, lekkie piwko. Aczkolwiek może te aromaty i posmaki mogłyby być troszeczkę intensywniejsze. Także cóż, generalnie spoko. Nawet mi smakuje to piwo generalnie. Bez żadnego szału. Czy bym do niego wrócił? Podejrzewam, że tak, ale nie teraz. Po prostu już mi się tak przepiły te wszystkie soczkowe i hazy piwka, że na długi czas mam dość takich piwek. Już się, że tak powiem, nastawiam na piwa ciemniejsze. Także jak dla mnie spoko, bez żadnego wow. Jak najbardziej myślę, że można spróbować. Także jeżeli będziecie pili to piwo bądź piliście, dzielcie się swoją opinią. Tymczasem ode mnie to by było na tyle. Dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć!